Cześć, witajcie. Mamy piątek, 3 marca. Zapraszam Was na klina. Moi drodzy, dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, a nie było cytatu, to dzisiaj będzie cytat. Krótko, zwięźle i na temat, mam nadzieję. Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu. Mark Twain. I ja sobie może dzisiaj daruję jakieś, wiecie, coachingowe wywody na temat tego, że wszystko jest niemożliwe, dopóki ktoś tego nie zrobi itd., dalej. na ziemię dużo, dużo niżej. Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu. Powiedz mi w kwestii chlania. Jeżeli twoje towarzystwo Piłeś nałogowo, czy tam pijesz nałogowo. I Twoje towarzystwo, jak się zastanowić? przecież wszyscy chleją. Nie? No wiesz, w robocie piją, w domu piją, na ulicy piją, na osiedlu piją, na klatce schodowej piją, wszyscy chleją i biorą, więc to jest normalne. Generalnie tak się dzieje to z tego względu, że my w sposób często nieświadomy, ale dobieramy sobie znajomych, towarzystwo na podstawie naszych własnych doświadczeń, no bo normalnie jak ktoś nie chla, to kabluje, no nikt z takim nudnym frajerem nie chce nawet siadać, a co to, to dopiero jakoś specjalnie się trzymać, czy coś, no nie, nie wiadomo co mu do łba strzeli, a jeszcze może o Bogu mi zacznie gadać, nie, czy coś. Z takimi ludźmi się nie gada po prostu, żeby było jasne. I teraz kochani, w momencie, kiedy z jakichś powodów trafiłeś na przykład tu na kanał, czy coś i z, mówisz, dobra, trzeba przestać chlać, twoje otoczenie na 99,9% będzie uważało Cię za wariata. Jesteś nienormalny. Co Ty pieprzysz teraz? Co, stara Cię do porządku doprowadziła, czy co? Mi tak gadali, nie? Ty pantoflażu, czy coś, wiesz. Hej, to jest zupełnie normalne. I... Ty nie czuj się z tego powodu obrażony, że ci chłopaki cisną, bo sam pewnie byś cisnął i pewnie sam cisnąłeś niekiedy, jak wiesz, ktoś powiedział, że chłopaki, ja swoją rzekę wypijem, odstawiam, nie? to jakaś łagatka jo, go kuźwa tam do pionu stara ustawiła albo coś, nie? Pamiętaj o tym, że patrz na to, kto cię krytykuje. Jeżeli chcesz przestać pić i mówisz, nie piję, a nabijają się z ciebie osoby, które wiesz, że no, nie wylewają za kołnierz, to to powinny, powinien być dla Ciebie komplement. Rozumiesz? Jeżeli jedzie po tobie ktoś, kto sam dokładnie to robi, myślę, że powinien to być komplement dla ciebie. Bo yy, jeżeli się robi coś innego niż robią wszyscy, yy, czyli wychodzi z nowym pomysłem jakimś, no to będą cię mieli za wariata. No to jest logiczne. Podejrzewam, że pierwszy człowiek, który yy, wpadł na pomysł, że gdzieś poleci, no to też go mieli zawariata, nie. Yy, wiesz. No, przyszedł mi do głowy suchy żart, ale dam sobie spokój po prostu przesadził. Więc moi drodzy, ee, dajcie znać w komentarzach, czy nabijają się z was albo wam dogryzają, kiedy chcecie zrobić coś ze swoim życiem, coś pozytywnego. Czyli na przykład nie wiem. Ee, postanowiłeś Przestać pić, postanowiłeś przestać palić. W wieku 50 lat, na przykład, postanowiłeś wrócić do szkoły, żeby zrobić maturę, czy tam yy, studia. Yy, na grupie sporo osób ten temat ostatnio poruszyło, się dyplomami pochwalili, fajnie. Yy, jeżeli masz jakieś takie dzikie, odjechane pomysły, które w ogóle nie pasują do Twojego otoczenia, to czy nacisnąć Ci z tego powodu. Jeżeli tak, to myślę, że to jest akurat spoko. Nie znaczy, że by nie przyjmować jakiejś, wiecie, rozsądnej krytyki, ne? ale to już wiesz kogo i w jaki sposób słuchać, mam nadzieję. A jak nie, to warto poznać. Dajcie znać w komentarzach, jak sobie radzicie z taką krytyką, gdzie ktoś jedzie po Waszych pomysłach, że chcecie przestać pić, chcecie Przestać palić, chcecie coś fajnego w swoim życiu zrobić, a ja jadą, nie? tak jak mi gadali, że też nie przestanę pić, gadali mi, że nie przestanę palić, mówili mi, że w życiu nie wybuduję domu, że nigdy nie schudnę, bo będę żar jak świnia do końca życia. Wiele razy się takich rzeczy nasłuchałem. Nie? Yy, I okej, okay, gadaj se, nie? dziadu, mnie to nie obchodzi po prostu, ale też nie oceniam, nie obwiniam tej osoby i w ogóle ja się tym też nie przejmuję, bo prawdopodobnie tak samo bym robił. I tak samo często robiłem. Dajcie znać w komentarzach, jak to jest u was. Ja Wam życzę miłego weekendu. My się widzimy w niedzielę w filmie. Eee... Dobrego dzionka. Cześć.